Aby utworzyć nową wiadomość w programie Outlook, musimy w zakładce Narzędzia Główne po lewej stronie kliknąć Nowa wiadomość. Wówczas otworzy się okienko z tworzeniem nowej wiadomości. Ewentualnie możemy się posłużyć skrótem klawiaturowym, który tworzy nową wiadomość. W programie Outlook jest to Ctrl N. Wówczas również uzyskamy okienko z tworzeniem nowej wiadomości. Okno z nową wiadomością jest standardowo podzielone na wstążki, w których mamy poszczególne narzędzia. Jest wstążka wiadomość, wstawianie, opcja, formatowanie tekstu, recenzja. W każdej wstążce mamy kartę z narzędziami podzielonymi tematycznie według kart. Niżej mamy trzy pola. W polu DO wpisujemy oczywiście adresy e-mail osób do których chcemy wysyłać wiadomość mamy pole DW i pole temat brakuje tutaj jednego pola bardzo często wykorzystywanego mianowicie pole UDW zanim wyjaśnimy sobie czym są pola DW i UDW włączymy pole UDW aby to zrobić musimy wejść na górze we wstążkę opcje i w karcie pokazywanie pól wybrać pole UDW wówczas otrzymamy trzecie pole Mamy pole DO, DW i UDW. Raz włączona opcja UDW spowoduje, że w każdej nowo otwieranej wiadomości pole UDW już będzie. Zamknę tą wiadomość, utworzę jeszcze raz nową wiadomość email, i tak jak widać pole UDW automatycznie się pojawia. Wystarczy raz włączyć to pole UDW w opcjach, wówczas będzie ono na stałe. Pole DW to nic innego jak skrót określenia do wiadomości. Jeżeli w tym polu zostanie wprowadzona nazwa adresata, otrzyma on kopię wiadomości, a jego nazwa widoczna będzie dla innych adresatów, czyli dla osób wpisanych w polu do lub w polu DW. Mamy także pole UDW, UDW czyli skrót określenia ukryte do wiadomości. Jeżeli w tym polu zostanie wprowadzona nazwa adresata, wówczas otrzyma on kopię wiadomości, ale jego nazwa nie będzie widoczna dla innych adresatów. Ani dla adresatów wpisanych w polu do, ani dla adresatów wpisanych w polu dw, ani dla innych adresatów wpisanych w pole udw. Mamy pole temat, gdzie wpisujemy temat wiadomości, a niżej oczywiście część na wprowadzenie treści e-maila.